No dzień dobry, moje kochane barany. Witam was bardzo serdecznie w kolejnym czytaniu tygodniowym. Czytanie jest oczywiście na przyszły tydzień, czyli od 13 do 19 września 2021 roku. No i co, kochani, tradycyjnie przypominam, są to czytania ogólne, więc siłą rzeczy nie będą rezonować ze wszystkimi. Bierzcie tylko i wyłącznie to, co dla was, a resztę zostawcie. Do moich nowych słuchaczy zajrzyjcie proszę do opisu pod filmem, znajdziecie tam kilka ważnych informacji na mój temat, także zachęcam. No i co, zachęcam również do zostawienia łapki w górę, komentarza. Jeśli macie ochotę, zasubskrybujcie kanał i zostańcie z nami na dłużej. Dobra, barany, lecimy. Wasza energia ogólna na nadchodzący tydzień. Co miłego się może przydarzyć, a na co warto uważać? Co w miłości? Rodzina, przyjaciele, najbliższe otoczenie, praca i finanse oraz rada. Dobra. I oczywiście karta opiekuńcza dla was, moje drogie barany, na nadchodzący tydzień. O, coś się odwróciło. Oczekiwanie. Oczekiwanie. Masz prawo mieć odmienne stanowisko. Czasami bierność jest najlepszym ze wszystkich działań. Mhm. Dobra, talia dopowiadająca jest. Czekajcie, ja tak przesunę, żebyście też widzieli tą talię dopowiadającą, jak tu będę ją kładła, bo oczywiście zawsze te na środek dam, a reszty nie widzicie. Dobra, jest. Dobra, kochani, wasza energia ogólna na nadchodzący tydzień. Ósemka mieczy, uch. No tu widzę, jakieś zmartwienie będzie, albo jakiś właśnie taki problem, może właśnie o to chodzi. Może macie jakieś, kochani, będzie jakaś zagwózdka, albo już macie jakąś zagwózdkę, albo dopiero będzie. I to będzie problem takiej natury, że ugrzęźniecie troszeczkę w swojej głowie i nie będziecie widzieli wyjścia z danej sytuacji, tak? Będziecie czuli się troszeczkę, wiecie, w potrzasku, jak w więzieniu, bez wyjścia, bez możliwości jakiegoś wykonania ruchu, tak? Oczywiście pamiętajcie, kochani, że tego typu rzeczy są tylko i wyłącznie w waszej głowie. Jeżeli tylko ściągniecie opaskę z oczu i wyzwolicie się z więzów tych swoich myśli, zawsze jest jakieś wyjście z sytuacji. Ale, kochani, może akurat to będzie wam potrzebne i właśnie tutaj przychodzi karta opiekuńcza, tak? Może właśnie macie odmienne stanowisko w jakiejś kwestii i tu jest kwestia dogadania, bądź po prostu odpuszczenia. Bądź jeżeli na chwilę obecną nie będziecie widzieć wyjścia z jakiejś sytuacji, poczujecie się właśnie w takiej blokadzie, w więzieniu mentalnym. Czasami bierność jest najlepszym ze wszystkich działań. Czasami lepiej poczekać. Także no zobaczymy, jak to się dalej ułoży, kochani, ale widzę tu jakiś problem, który może być ciężki dla was do rozwiązania. Widzę troszeczkę właśnie takie utknięcie w swojej głowie, w swoich myślach. No i brak możliwości właśnie ruchu bądź podjęcia jakiejś decyzji. No zobaczymy, jak to się dalej będzie tutaj odnosiło do naszego czytania. Co miłego, kochani, się wydarzy? Dziewiątka buław. Dziewiątka buław. No właśnie, i tu, kochani, się pojawia jakaś blokada z waszej strony. Mam wrażenie, moi drodzy, że o coś tutaj długo walczyliście, ponieważ karta dziewiątki buław jest kartą takiego rannego żołnierza, osoby, która przeszła już niejedną bitwę w swoim życiu. Czasami ma ochotę się poddać, ale wie, że to już jest koniec walki, więc jeszcze ostatkiem sił tutaj broni siebie i tego, o co walczyła. I kochani, wygląda moim zdaniem ta dziewiątka buław tutaj w tej kwestii, co dobrego, uda wam się utrzymać jakieś swoje stanowisko. Uda wam się utrzymać jakąś barykadę, jakąś blokadę. Będziecie dumnie stali właśnie z tą swoją jedną buławą, tak? I coś tutaj nie dopuścicie, być może kogoś do siebie, być może nie złamiecie się przed czyjąś taką tutaj, przed czyimś atakiem. Coś takiego mi się tutaj pojawia, kochani. No zobaczmy tą dziewiątkę buław, o co tutaj może chodzić. Może właśnie o to chodzi, że macie tutaj jakieś odmienne stanowisko, inne zdanie w jakiejś sprawie i uda wam się utrzymać tutaj tą pozycję. Rycerz kielichów, coś wyskoczyło. Szóstka mieczy. I paś kielichów. No i znowu ta dziewiątka buław na spodzie, kochani. Powiem tak, z jednej strony
strony może chodzić o na przykład jakieś studia, kierunek, hobby bądź pracę, która jest dla Was bardzo satysfakcjonująca, bardzo kreatywna, wyzwala w Was taką dziecięcą ciekawość, pasjonuje Was. Do tej pracy, powiedzmy, czy do tego zajęcia, czy do tego kierunku studiów, Wasze serce aż bije. Ale na przykład Wasi bliscy, nie wiem, Wasi rodzice, Wasi małżonkowie, Wasi bliscy po prostu, mogą się właśnie tutaj nie zgadzać z Waszym kierunkiem. Może na przykład siedzicie w jakiejś firmie ileś lat i chcecie tutaj ruszyć naprzód i zacząć coś nowego, coś właśnie kreatywnego, jakiś pomysł Was się tli, tak, od dłuższego czasu i chcecie ruszyć w kierunku właśnie tego pomysłu, a Wasi najbliżsi się tutaj z tym nie zgadzają, tak, i tutaj musicie bronić swojej pozycji po prostu, tak, stąd ten mętlik w głowie. Może momentami już się zastanawiacie, kurde, może i nie mają racji, może nie warto w tym kierunku iść, ale kochani, wygląda na to, że to jest coś, co naprawdę jest Waszą ogromną pasją, no i pamiętajcie, że to jest w kwestii, co dobrego się dla Was szykuje na przyszły tydzień. Więc idźcie za tym głosem serca. Widzicie, tutaj czeka Was spokój, tutaj czeka Was wyrównanie tej energii, takie, wiecie, ustabilizowanie tej energii. Więc walczcie po prostu o swoje nadzieje, o swoje plany na przyszłość, o swoje marzenia, kochani, bo wydaje mi się, że tam właśnie znajdziecie, kochani, to spełnienie. Dla niektórych z Was może chodzić o jakąś przeprowadzkę, o jakąś taką naprawdę zmianę w Waszym życiu, zmianę kierunku studiów, zmianę stanowiska pracy. Może chcecie otworzyć coś własnego, tak? Może chcecie się przeprowadzić gdzieś do innego miasta, bądź całkowicie za granicę. I mówię, no inni niekoniecznie się z tym zgadzają. Kochani, trwajcie przy tym, bo to jest dobry kierunek dla Was, dla Waszego rozwoju, dla waszej satysfakcji, tak, przede wszystkim. Także tak bym to widziała, że tutaj idźcie za tą pasją, idźcie za tym głosem serca. Dobra, na co uważać w takim razie, zobaczmy. Czwórka pentakli. Czwórka pentakli jest też kartą takiej, tutaj bym powiedziała, takiej upartości troszeczkę i takiego zamknięcia się na resztę. Powiedziałabym tak, okej, nie wszyscy muszą się zgadzać z waszym zdaniem i z waszymi planami na przyszłość, ale to nie znaczy, że macie się odgrodzić od nich emocjonalnie, tak? To nie znaczy, że macie zerwać z nimi kontakty, zostać odludkiem w tym momencie i w ogóle olać ich na tej zasadzie, tak? Kochani, także uważajcie przy tym wszystkim, że jeżeli to są wasi najbliżsi tacy i oni nie zgadzają się gdzieś tam z jakimiś waszymi decyzjami a propos waszej przyszłości, to nie odcinajcie się od tego, nie odcinajcie się od nich emocjonalnie, tak? Niech to serduszko dalej kocha, tak? Niech to serduszko się nie blokuje. Blokujcie swoje działania, tak? Swoje plany, tak? Powiedzmy tutaj postawcie na swoim, ale nie blokujcie swoich emocji w stosunku do tych osób, tak? Bo tutaj możecie wpaść w taką pułapkę ego, że och, jak oni się nie zgadzają, jak on się nie zgadza, ona się nie zgadza ze mną, to w ogóle to ona nie jest wart mojej atencji i w ogóle daję sobie z tym spokój, w ogóle odcinam się, dziękuję, do widzenia, kochani, tak? Tutaj jest ważne po prostu, żeby tych emocji też troszeczkę nie odcinać od tej sytuacji, tak? Pozwólcie sobie na te emocje, pozwólcie sobie wykrzyczyć ewentualnie te emocje, tak? Wiecie co, dopiero tak właśnie, no właśnie, wiecie co, dopiero spojrzałam, że ta kobieta na tym zdjęciu ma kolczyki tutaj z runą Otala. Nie wiem, czy gdzieś tam słyszeliście o tej runie, znacie się na runach, ale Otala to jest ta rodzina, to jest to dziedzictwo, to są te mądrości przekazywane z pokolenia na pokolenie. I wydaje mi się, kochani, że tutaj chcecie się troszeczkę wyłamać z tego schematu i z jakichś takich rodowych, że tak powiem, być może przekonań, być może tradycji, może chcecie po prostu pójść własną drogą, ale nie zapominajcie o tym dziedzictwie, nie zapominajcie, dzięki komu tu jesteście i nie zapominajcie o tej miłości do waszych bliskich, do przodków, do waszej rodziny, tak? Być może do waszego małżonka, żony, tak? Do kogokolwiek, z kim tutaj, no, może tutaj dojść do jakiegoś po prostu spięcia, tak? Także pamiętajcie o tych wartościach też rodzinnych, tak? Nie zamykajcie się na to. Dobra, zobaczmy, co w miłości w takim razie. No, szóstka kielichów, to jest bardzo fajna energia, szóstki kielichów, mówi o wspomnieniach, mówi o właśnie miłości, o chęci opiekowania się tą drugą osobą. Więc kochani, jeżeli jesteście w stałej relacji, widzę tutaj bardzo taki ciepły tydzień między Wami, taki bardzo kochający, będzie dużo wspomnień, szczególnie jeśli długo już jesteście ze sobą, to być może będziecie wspominać, jak się poznaliście,
Jeżeli macie dzieci, to będziecie wspominać, jak wasze dzieci były małe, czy coś takie, taki nostalgiczny troszeczkę tydzień, ale pełen uczuć, pełen miłości, pełen opiekuńczości, tak? Dla moich singli, kochani, tutaj dwa aspekty. Albo może pojawić się jakiś ex-exowa, który będzie chciał tutaj zwalczyć o wasze serduszko jeszcze raz, albo może się pojawić po prostu jakaś bratnia dusza, z kim spędziliście jakieś poprzednie swoje życia, tak? Albo życie, chociaż jedno. Ale ktoś, z kim od razu poczujecie taką więź. Zobaczmy tą szóstkę kielichów, co tu jeszcze nam wyjdzie. To może być nawet, powiedziałam, ex-exowa, to nawet nie musi być ex-exowa, ale to może się pojawić jakaś młodzieńcza miłość, z kim tam wcześniej nie wyszło, albo z kim się przyjaźniliście i teraz tutaj się obudzi jakieś uczucie. A i tutaj też jest ta zagwózdeczka. Mamy ósemkę mieczy, która się pojawia w waszej energii ogólnej, kochani. Królowa buław. Dziewiątka kielichów. Właśnie, powiem wam tak, jeżeli faktycznie jesteście w związku małżeńskim, ponieważ mamy tutaj tego arcykapłana, kochani, no to tutaj jest zagwózdka na zasadzie, czy zostawić wszystko, cały ten dorobek, że tak powiem, nie wiem, małżeństwo, związek, rodzina, żeby tutaj pójść za jakimś głosem serca, żeby coś zadziałać w swoim kierunku. I tutaj może się pojawić ta zagwózdka, tak? Że będzie wam troszeczkę żal zostawić, nie wiem, być może dzieci, może trzeba będzie tutaj wyjechać gdzieś dalej, albo, nie wiem, zmienić lokalizację, może trzeba będzie zmienić dom, w którym dorastaliście, albo w którym wasze dzieci dorastały. I to będzie takie właśnie takie nostalgiczne uczucie, bo emocje będą was trzymać tutaj, tak? Ponieważ tu jest dużo wspomnień, tutaj jest dużo... dużo tej miłości, dużo emocji, tak? Dużo tej pozytywnej energii, no ale z drugiej strony chcecie tutaj ruszyć gdzieś dalej po jakieś swoje spełnienie marzeń, moi drodzy, zostawić jakąś przeszłość za sobą i ruszyć w kierunku jakichś nowych pasji, nowych działań. Także, kochani, tutaj na pewno będzie dużo poważnych rozmów a propos przyszłości z partnerem, co dalej, jak to widzicie, jak to rozwiązać. Jeżeli oczywiście to nie jest kompletnie wasza bajka, moi drodzy, wiecie, co wam powiem? Jeżeli jesteście w stałych relacjach, moi drodzy, może pojawić się jakaś osoba z przeszłości. U was, bądź u waszego partnera. Ktoś, z kim kiedyś wy mieliście romans, bądź jakiś taki stabilniejszy związek, jakaś pierwsza miłość, bądź u partnera taka sytuacja, tak? Wy jesteście w stałej relacji, w stałym związku. I tutaj może się pojawić taka zagwózdka na zasadzie... Kurczę, jakby to powiedzieć? Powiem tak, jakby to u was się pojawiło, tak? Czyli u was jesteście w stałej relacji, w stałym związku, pojawia się osoba z przeszłości, z którą mieliście romans, albo która była waszą pierwszą miłością. No i widzicie, tutaj odżywają jakieś wspomnienia, odżywają wspomnienia, które mogą sprawić, kochani, że właśnie będziecie w takim więzieniu mentalnym na zasadzie, czy dobrze zrobiliście, czy partner, z którym jesteście, partnerka, z którą jesteście w chwili obecnej, jest tym, czego właśnie pragniecie. Mamy dziewiątkę kielichów, tak? Mam wrażenie, że u was będzie dużo takiego zastanawiania się na zasadzie, czy spełniłem wszystkie swoje marzenia, czy spełniłam wszystkie swoje marzenia, czy jestem szczęśliwa, szczęśliwy z tym partnerem, tak? Zaczniecie analizować dużo. Mam wrażenie, że w tym tygodniu będziecie dużo siedzieć w swojej głowie i dużo będziecie siedzieć w przeszłości. Będzie dużo analiz, właśnie zastanawiania się, czy spełniliście wszystkie swoje marzenia, co jeszcze możecie zrobić, żeby po nie sięgnąć, czy partner, z którym jesteście, jest tym, o którym zawsze marzyliście. Także może pojawić się po prostu taki mętlik w głowie związany z emocjami. Może gdzieś tam, wiecie, jesteście już kupę lat ze sobą, może gdzieś ta namiętność troszeczkę przygasła i zaczniecie wspominać właśnie, jak to było w przeszłości, albo jak to było z tą drugą osobą, że to była taka pasja, namiętność i te motyle w brzuchu i tak dalej, a u was już dawno tego nie ma. Także, kochani, uważajcie po prostu, żeby te wspomnienia i ta energia właśnie przeszłości nie poniosła was za bardzo. Żyjcie tu i teraz, tak? Dostrzegajcie piękno swojego związku, swojej relacji, ponieważ jest tutaj piękna naprawdę stabilizacja i mam wrażenie, że też dużo szczęścia, dużo spokoju, dużo takiej równowagi między wami. Więc nie pozwólcie, żeby ta chęć... może nie chęć, tylko to wspomnienie o...
dawnym ogniu, czy o dawnej przygodzie, czy tej nutce takiej niepewności, gdzieś tam zaburzyło tą waszą relację. Porozmawiajcie ewentualnie z partnerem, przedstawcie mu swoje jakieś pragnienia, albo wprowadźcie właśnie do swojego związku tą nutkę pikanterii, tak, żeby było ciekawiej, tak, że tak powiem. Także, kochani, uważajcie po prostu, żeby no za bardzo nie zamknąć się w tej przeszłości, że a kiedyś to było, a teraz jest nudno, stabilnie i zrównoważenie i w ogóle takie rzeczy, tak? Tak samo, kochani, uważajcie ewentualnie na romanse, bo jeżeli ta osoba z przeszłości faktycznie się u was pojawi, może chcieć wam się troszeczkę skoczyć na bok, tak? Więc uważajcie na tą swoją pasję, na namiętność, żeby po prostu nie spierniczyć fajnego, stabilnego związku, w którym już jesteście, na poczet jakiejś chwilowej przyjemności. Tak? To bym, kochani, tak powiedziała. Dla moich singli, tu bym powiedziała, że ewidentnie pojawia się ktoś z przeszłości. Ewidentnie pojawi się ktoś z przeszłości, z kim mieliście jakiś romans. No i ktoś, kto przychodzi tutaj do was po jakąś stabilizację po raz kolejny, tak? Może to być ktoś spod znaku byka, to może być jakiś ognisty znak, baran, lew, strzelec, bądź mam wrażenie, że tutaj ten wodny, czyli rak, ryby, skorpion. Oczywiście na znaki nie zwracajcie za dużo energii, za dużo uwagi. Chodzi o energię płynącą z kart. Także, kochani, może pojawić się ktoś, z kim mieliście naprawdę fajny romans, że było dużo ognia, dużo pasji, dużo namiętności. Ktoś, kogo widzieliście w przyszłości jako swoje spełnienie marzeń, ale jakimś cudem to, nie wiem, może właśnie było za dużo pasji, a za mało miłości w tym wszystkim, tak? Że fajnie się ze sobą bawiliście, ale nie wiem, ta druga osoba nie chciała tutaj czegoś więcej, bądź wy wtedy nie byliście na to gotowi. I w tym momencie może troszeczkę powrócić do waszego życia, troszeczkę powrócić, powrócić do waszego życia i troszeczkę namieszać. O to bym chciała, to chciałam powiedzieć. Może troszeczkę namieszać wam w głowie, ponieważ w tym momencie ta osoba będzie stabilna, gotowa na stały związek, gotowa na ofiarowanie wam więcej niż mogła na przykład w przeszłości. I to spowoduje troszeczkę mętlik w waszej głowie, bo z jednej strony możecie nie ufać tej osobie, z drugiej strony jest ta pasja, namiętność, z drugiej strony jest, z trzeciej jeszcze strony są jakieś wspomnienia i chęć pójścia dalej. Także, no, kochani, zagwóstka. Jeżeli mówię, jeżeli nie będziecie na chwilę obecną wiedzieć, jaką decyzję podjąć, co zrobić, bierność jest najlepszym ze wszystkich działań w tym momencie, tak? Przeczekajcie, obserwujcie tą osobę, obserwujcie swoje emocje, swoje myśli, starajcie się wyciszyć te myśli i mówię, obserwować i zobaczyć, jak to będzie dalej się rozwijać, tak? Bo skoro na chwilę obecną nie będziecie widzieć wyjścia sytuacji, to może faktycznie lepiej przeczekać, zanim się w pełni zaangażujecie, bądź w pełni, że tak powiem, odrzucicie tą osobę, tak? Dobra. Rodzina, przyjaciele, najbliższe otoczenie. Paś pentakli. No właśnie, kochani, tutaj po raz kolejny tak mam wrażenie, że to się łączy ze sobą, że chcecie tutaj rozpocząć jakiś swój nowy etap w swoim życiu. No i mówię, mam wrażenie, że ktoś tu się z wami nie zgadza, ale to z tych kart. Zaraz zobaczymy, co tutaj. Paś pentakli może być też kwestią, jeżeli mówię, to nie jest kompletnie wasza bajka, to może być kwestia, nie wiem, że wasze dzieci idą teraz do szkoły, albo poszły do szkoły, albo rozpoczynają tutaj jakiś nowy projekt. Może wy chcecie tutaj w coś zainwestować. W Pasie to też są wieści, także mogą przyjść właśnie jakieś wiadomości od kogoś być może z trygonu Ziemi, a propos właśnie jakiejś oferty na przyszłość. Zobaczmy tego Pazie Pentakli. Ósemka buław, czyli komunikacja, ruch, działanie, świat. As kielichów. No, kochani. No, kochani, 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 no mi się to łączy ze sobą, po prostu mi się to ewidentnie łączy ze sobą, że chcecie tutaj rozpocząć jakiś swój projekt, coś nowego, nowa pasja, nowy kierunek studiów, nowa praca, nowe życie, tak? Chcecie tu w coś zainwestować. To jest coś, do czego wasze serducho aż się rwie. To może być oczywiście też jakaś nowa miłość, z którą chcecie tutaj wyjechać gdzieś, chcecie założyć rodzinę, chcecie się przeprowadzić, chcecie dla niej zmienić swoje życie. Oczywiście, że też tak może być. Ale mówię, ja to bym bardziej widziała w formie kreatywności, w formie bardziej takiej zawodowej, tak? Ale no mówię, weźcie jak rezonuje. Chcecie tutaj rozpocząć jakiś nowy cykl, chcecie tutaj się uwolnić, chcecie gdzieś może wyjechać. No i kochani, z rodziną po prostu będzie bardzo dużo komunikacji a propos tego waszego nowego początku, a propos tego zainwestowania w coś nowego w swoim życiu. Będzie dużo komunikacji, być może właśnie będzie dużo takiej
ostrej komunikacji. Może tego tutaj w kartach nie widać, ale mam wrażenie, że będzie dużo ostrej komunikacji, bo wy będziecie stać przy swoim, rodzina przy swoim i może dojść po prostu do takich spięć. Ale mówię, trzymajcie gardę, trzymajcie się swojej pozycji, swojego zdania, bo świat na was czeka, kochani. Świat na was po prostu czeka. Także idźcie za tym głosem serca. Trzymajcie się po prostu swoich postanowień i swoich celów, tak? Czas rozpocząć jakiś nowy cykl po prostu w waszym życiu. Uwolnić się tutaj od czegoś. Część z was, mówię, jeżeli jesteście młodymi osobami, które jeszcze mieszkają z rodzicami, no to kochani, będziecie chcieli po prostu się wyprowadzić, przeprowadzić, uwolnić, że tak powiem, z więzów rodzinnych, rodziców i podjąć jakieś swoje życie, że tak powiem, solo, tak? No, mówię, dla części z was to jest jakaś totalna zmiana. No, jakoś tak mi się ten wyjazd za granicę, albo taka zmiana lokalizacji, zmiana miejsca zamieszkania też troszeczkę tak mi tutaj pachnie tym. No dobra, to co w pracy? Zobaczmy, praca i finanse. Dwójka mieczy, no i tutaj też związanie, kochani. No mówię, to jest wszystko a propos spraw jakichś zawodowych, kochani. Coś tu chcecie zmienić, coś chcecie wprowadzić, ale nie wszyscy się z wami zgadzają. Tu macie opaskę na oczach, tu też macie opaskę na oczach. Tu jest po prostu jakaś decyzja, kochani, do podjęcia i sami nie wiecie po prostu, w którym kierunku, w kierunku pójść, tak? Za dużo myśli się w was tłoczy, nie widzicie jakiegoś pełnego obrazu sytuacji, mam wrażenie. Coś nie do końca jest dla was jasne. Zobaczmy tą dwójkę mieczy. Trójka mieczy. Głupiec. Szóstka pentakli. No właśnie, kochani, tutaj mam dwie historie. Albo w pracy, w której jesteście, doszło do jakiegoś rozczarowania. Dla niektórych z was zwolnienie, dla niektórych z was kwestia rozczarowania właśnie finansami bądź współpracą, bądź pewnego razu was olśniło, że marnujecie swoje życie na pracę, której nie kochacie, którą wręcz nienawidzicie, która was rozczarowuje, tak? I tu jest to złamane serduszko, tu jest to rozczarowanie, takie ogromne rozczarowanie, że coś nie idzie tak, jakbyście tego chcieli. I macie ochotę na nowy początek, macie ochotę, żeby wprowadzić więcej równowagi w waszym życiu. Szóstka pentakli to też jest karta dla mnie takiej małej sprawiedliwości, to jest karta obdarowywania, więc mam wrażenie, że świat, wszechświat, bądź ktoś z waszych bliskich, bądź ktoś przypadkowy, zaoferował wam coś. Macie tutaj ofertę, która naprawdę może wprowadzić wiele równowagi do waszego życia, może wprowadzić dobre finanse do waszego życia, może zagwarantować wam fajną, stabilną przyszłość, tak? Ale kochani, tu trzeba działać. Tu trzeba działać, a wy siedzicie w swojej głowie, tak? Martwicie się o ten nowy początek, martwicie się, że coś nie idzie. Oczywiście ta trójka mieczy może też świadczyć o waszej tej chwili obecnej, że mówię, że nie to, że zostaliście zwolnieni czy coś, ale że boicie się tego rozczarowania, że jak wskoczycie w to coś nowego, to pożałujecie, tak? Na przykład, że zostawiliście tą przeszłość za sobą i że zostawiliście starą pracę za sobą, tak? Także, no kochani, tak jak mówię, dużo zmartwień, dużo myśli będzie w głowie, dużo takiego rozbicia pomiędzy kilkoma aspektami. No co wam mogę powiedzieć? Ja wam mogę powiedzieć z tych kart jedynie tyle, żebyście się przestali martwić, żebyście przestali rozkminiać. Jeżeli nie czujecie, że to jest dobry czas na decyzję, chociaż moim zdaniem jest, to przeczekajcie ten czas, poczekajcie, aż te myśli się uspokoją. Ale kochani, tu jest piękna szansa na nowy początek. Ruszajcie do boju. Będzie ten okres, kochani, świętowania. Wasze statki obfitości już do was płyną. Jeszcze tego nie widzicie, ale one już do was płyną, ale mam wrażenie, że czekają po prostu tutaj na jakąś waszą decyzję i na wasz pierwszy ruch do przodu w tej sprawie. Tutaj mówię, tutaj jest dużo równowagi, kochani. Finanse będą płynąć, będzie sytuacja zrównoważona, zbalansowana, tylko trzeba coś zaryzykować, zaryzykować jakąś zmianę. Dobra, to zobaczmy radę. Siódemka buław, broń swoich racji. Broń swoich racji, nie pozwól sobie innym wejść na głowę, utrzymaj swoje stanowisko, utrzymaj kurs po prostu, tak? Nie pozwól, żeby inni namącili ci w głowie i zmienili twoje zdanie i twoje nastawienie do tego, co chcesz w życiu osiągnąć i w którym kierunku chcesz pójść. Tak?
Dbaj przede wszystkim o siebie, mój drogi baranie. Dobra, to co? Na koniec zwierzaczka zobaczymy, co tutaj jakiś zwierzaczek dla Was wyjdzie. Mamy jaszczurkę. Dream the world into being. No właśnie, czyli wymarz sobie taki świat, który chciałbyś, żeby był rzeczywistością, tak? Czyli po prostu wymarz swoją rzeczywistość. O, czyli podążaj za swoimi marzeniami, dosłownie, mój drogi baranie. I co mamy na spodzie? Mamy żabę. Clear out the clutter, czyli posprzątaj jakiś bałagan. Może chodzi o ten bałagan w waszej głowie. Może chodzić o bałagan w waszej głowie, że macie teraz po prostu 100 pomysłów na minutę i troszeczkę takie zawirowanie ze względu na to, że inni próbują tutaj włożyć swoje 3 grosze, że tak powiem, do waszego życia i ten bałagan w głowie trzeba będzie uporządkować, żeby móc pójść naprzód, żeby spełniać swoje marzenie, żeby wprowadzić te swoje marzenie w życie. Może chodzić po prostu też o dosłowny bałagan, tak? Może właśnie stąd to takie zamieszanie w waszej głowie, że nie wiem, otacza was bałagan, tak? Macie za dużo jakichś rzeczy w domu z przeszłości niepotrzebnych. Może trzeba uporządkować pewne aspekty, żeby otworzyć się na tą przyszłość, tak? Dobra, moje drogie barany, dziękuję Wam serdecznie. Jeszcze co? Pytania. Raz, dwa, trzy. Wybierzcie sobie odpowiedź 1, 2 lub 3. Ja już losuję Wam odpowiedzi na Wasze pytania, tak? Odpowiedź numer 1. Aha, dla tych, bo ja tak zawsze mówię dla moich stałych słuchaczy, którzy już wiedzą, o co chodzi. Kochani, jeśli nie wiecie, o co chodzi, jeśli macie jakieś pytania, to losuję dla Was karty z odpowiedziami. No i Wy losujcie sobie 1, 2 lub 3, lub jeśli macie więcej pytań, to tam posegregujcie sobie w główkach. Odpowiedź numer 1. Odpowiedź numer 2. I odpowiedź numer 3. Dobra. Odpowiedź numer 1 brzmi: wielkie, szczęśliwe zmiany. Pięknie. Odpowiedź numer 2 brzmi: sytuacja się polepszy. I odpowiedź numer 3 brzmi: tak. Dobra, dziękuję Wam, kochani, bardzo serdecznie. No i co, życzę powodzenia ze wszystkim i udanego tygodnia. Do zobaczenia. Pa, pa.